NAM Namzależy.pl Merytoryczne źródło informacji. Jakub Wieszolski, współwłaściciel największej giełdy kryptowalutowej zarejestrowanej w Polsce o nazwie Egera. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, Egera. Myślę, że większość naszych widzów pomyśli sobie, jaka Egera? Pierwsze słyszę. E, robiliśmy, robimy teraz rebrand. Jak ten filmik będzie puszczany, no to od paru tygodni nazywamy się Egera, wcześniej Bitklud. Nazwa po prostu przypadła nam do gustu. Testowaliśmy też ją wśród użytkowników. Użytkownicy bardzo ją polubili, więc już na stronie widać loga, więc jesteśmy Egerą. No właśnie, teraz wszystko stało się jasne. My nagrywaliśmy rozmowę chyba niecały rok temu, jeszcze wtedy właśnie pod nazwą Bitklud. Tak. tak. Jak dinozaur... Polskiej sceny kryptowalut, polskiej społeczności, kryptowalut chroni się przed inflacją. Mm, no, tak naprawdę, mm, ciężko, ciężko powiedzieć, że inwestycje, na przykład w bitcoina, w ostatnich miesiącach e, przyczyniły się do wzrostu portfolio, e, bo bym skłamał. Jakby wydaje mi się, że przed inflacją chroni się w obszarach paru lat, tak? Nie mówimy tutaj o 3 miesięcznych inwestycjach, bo nawet inwestowanie w akcje w ostatnich miesiącach na rynku SP500 spowodowałoby duże straty. W przypadku moim prywatnym tak naprawdę większość środków mam ulokowanych gdzieś tam w Bitcoinie. Z tytułu tego, co się dzieje aktualnie na rynku, jaka jest inflacja, to częściowo też podzieliłem swoje zasoby na nieruchomości i częściowo kupiłem nieruchomości. Kupowanie nieruchomości w takim momencie jak teraz jest bardzo, bardzo ryzykowne, i tym bardziej częściowo one były też kredytowane, więc nie wszystkim polecam taki model. W takich momentach, jak stopy procentowe będą rosnąć, jakby w swoich modelach zakładałem, że te stopy urosną prawdopodobnie do 7-8% albo i więcej. Natomiast, jakby dla osoby, która ma jakieś zasoby finansowe, jest w stanie momentalnie spłacać kredyty. Każdy, jeżeli weźmie się kredyt przy stopie procentowej rzędu 2%, gdzie inflacja wynosi. Realna 10%, to ta różnica, ta różnica w oprocentowaniu powoduje, że to jest nasz tak naprawdę czysty przychód. Więc do momentu, kiedy, e, kiedy stopy procentowe nie pójdą naprawdę mocno w górę, to używane jest po prostu przeze mnie jako dźwignia, żeby, żeby uzyskać lepszy zwrot. To odważnie one pójdą w górę, tylko też inflacja ciągle idzie w górę, więc tak jak mówisz. Dokładnie. Mam pewną pretensję do bitcoina, no bo. No, ile było tych filmików mówiących, że tutaj przed rządem, przed zakusami polityków, przed inflacją będzie nas chronił Bitcoin. Ale jeżeli popatrzymy na ostatnie kilka miesięcy, no to, to mówiąc delikatnie szału nie ma. Zawsze jest tak, że o Bitcoinie mówi się głośno, jak rośnie. Jak jest 200% wzrostu, to wszyscy mówią, żeby kupować. Ja pamiętam czasy 2000, 2011 rok. W którym kupowałem swoje pierwsze bitcoiny po 120 zł i był tak naprawdę szczyt bańki lokalnej. I wszyscy mówili, że no to jest głupi, głupi ruch, nie mam racji, jakby bitcoin zaraz spadnie, i faktycznie spadł do 60-70 zł. Można by powiedzieć na te parę miesięcy, że to była głupia decyzja, natomiast jeżeli chodzi o odniesienie kilkuletnie. to ja zawsze mówię, że jeżeli planujesz kupić bitcoiny na e, 3 miesiące, 4 miesiące, no to po prostu można sobie podarować ten rynek, bo to nie ma najmniejszego sensu, bo jeżeli mówimy o inwestowaniu w jakieś małe projekty, no to możliwe, że to będzie miało jakieś przełożenia, ale jeżeli inwestujemy w bitcoina, ethereum, no to inwestowanie paromiesięczne jest prawie hazardem na tym rynku. I myślę, że jeżeli inwestujemy w takie aktywa, to musimy się liczyć z mrożeniem kapitału na 2-3 lata. Jeżeli nie jesteśmy w stanie tego przeżyć, tych dwóch, trzech lat, że na pewno nie będziemy mieli dostępu do tego i ewentualnie, że te środki naprawdę mogą dostać przysłowiowo po tyłku w tym okresie, no to nie ma co się pakować w ogóle w ten rynek. Co w takim razie z Bitcoinem w 2022 roku? Jak na to patrzycie? Czy spodziewacie się wzrostów? No wiadomo, wtedy zarobicie, no i oczywiście was, Wasz biznes się bardziej nakręci. Bo tak jak mówię, ostatnie miesiące to mam wrażenie, społeczność krypto wypatruje tej hossy, tej prawdziwej pompy tych wzrostów, a tego nie ma, nie ma i nie ma. Może też nie być. Ja już jakiś czas temu e, mówiłem o tym, że ta, ta hossa, ta aktualna może jeszcze trochę potrwać. Nie wiadomo, kiedy się skończy. Jak ktoś planuje jakieś zakupy, e, zakupy, a posiada aktualnie bitcoiny, no to są dwie opcje. Albo wychodzi w tym momencie, albo liczy na to, że może z tej, e, tej besty jeszcze nie wyjść i odradzę. sprzedawanie w takich momentach jak teraz, gdzie tak naprawdę na rynku leje się krew. E, natomiast no, w momencie, jak leje się krew, to wtedy są mądre inwestycje, tak? zawsze kupuje się jak, jak od niespokojnych rąk, tak. No, wydaje mi się, że to jest dobry moment na jakiś tam, nie jestem doradcą inwestycyjnym, ale to jest dobry moment ewentualnie, żeby przygotować się do zakupów, albo częściowo z moich prywatnych jakby środków też te bitcoiny są kupowane, więc wydaje mi się, może być niżej. Mam, mam znajomych, którzy kupowali Bitcoina po 15 tysięcy dolarów, e, można powiedzieć głupia inwestycja, a zaraz chwilę później było 3 tysiące dolarów, natomiast z perspektywy czasu no, mamy powyżej nadal 40 tysięcy dolarów, e, więc ta inwestycja nie była naj, najgłupszą inwestycją jaką zrobili. To oczywiście nie jest porada inwestycyjna, trzeba standardowo dodać, i jeszcze trzeba obowiązkowo dodać, że nagrywamy ten materiał w połowie stycznia. Dokładnie, to też jest ważne, bo ruch jest zmienny. No to teraz podpytam o branżę, bo myślę, że to znacznie bardziej będzie interesować naszych widzów pod kątem tego, kim jesteś i właśnie jaką firmę reprezentujesz. Powiedz, jak patrzycie na to, co wydarzyło się w Salwadorze. Dużo szumu w internecie z tym Salwadorem, ale czy to jest jakiś realny wpływ na rynek krypto? Co to w ogóle oznacza? To jest, jeżeli chodzi o Salwador, to bardzo dobrze podsumował to Vitalik, założyciel Ethereum, że jakby ideą krypto jest to, żeby nie wymuszać, jest to, że to jest wolny pieniądz. A teraz, jakby tak naprawdę, państwo zostało, obywatele danego państwa zostali trochę przemuszeni do używania wolnej kryptowaluty, co jest yy, parodią samą w sobie. Natomiast yy, yy, mam mieszane uczucia, bo jednocześnie fajnie, że ta adopcja jakoś postępuje, że jest trochę, trochę może wymuszona, ale z drugiej strony, no, jakby, to nie ma według mnie żadnego przełożenia. Salvador też po wprowadzeniu Bitcoina do powszechnej akceptacji tak naprawdę dużo się tam nie zmieniło. Dużo było szumu w mediach, dużo też zaczęło się, od, od, mocno zaczęło to się odbijać na polityce gospodarczej tego kraju, bo mało państw patrzy na nich przychylnie, tak? Stany bardzo, bardzo nieprzychylnie spojrzały na ten temat. Mam wrażenie, że to trochę zagrywka PR-owa jest, i zobaczymy, jak to się potoczy. Czy to faktycznie będzie w użytku w tym kraju. No właśnie nie widzę, żeby wszyscy wielcy entuzjaści krypto przeprowadzali się do tego państwa. My, myślę, że entuzjaści krypto szukają po prostu wolnych, wolnych miejsc, yy, jakichś wysp, róż, różnego rodzaju yy, na Karaibach i tak dalej, niż. Salwador, akurat. O co chodzi z, uwaga, uwaga, PL Coinem? Co to takiego? Bo wiem, że wokół tej sprawy jest pewne zamieszanie. Pojawiło się parę artykułów. Ja też się z tym jakoś nie obnosiłem. Jest zarejestrowany znak towarowy przez PKO. PKO wnosiło parę znaków. Prawdopodobnie będą się próbować bawić w. Jakieś CBD albo jakieś e, lokalne, lokalne waluty rozliczeniowe, pewnie gdzieś w oparciu o e, e Jakby PKO oczywiście tego nie potwierdza. E, ciekawą stroną tego wszystkiego jest to, że w 2012 roku e, wraz z e, znajomym zrobiliśmy jako po prostu żart, eksperyment e, pierwszą polską kryptowalutę, nazwaliśmy ją Polcoin. Jakby to był projekt totalnie studencki. Stworzyliśmy stronę, wrzuciliśmy ten kod. No i tak naprawdę później przestałem się interesować tym tematem. PKO próbowało zastrzec parę znaków towarowych, w tym PLN Coin, Polcoin i Pelcoin, o którym mówisz. I ze względu na to, że tak naprawdę były już produkty, właśnie nasz produkt Polcoin oparty o tak naprawdę kod bitcoina to było prawie jeden do jednego, jeżeli chodzi o kod bitcoina. On trochę ewoluował, bo parę osób zaczęło się tam dalej angażować w ten temat. To PKO dostało po tyłku odrzutem tego, tego wniosku ze względu na to, że te znaki towarowe już są w użyciu i musieli przystać na jakichś nazwach, takich mniej atrakcyjnych, ale. Na czymś musieli. No tak, jak myślisz, czy to są już takie zakusy na poważnie, że to zmierza do tego, że banki czy rząd właśnie w Polsce będzie szedł w tym kierunku? Mm, no, wszystkie banki zawsze odpowiadały: tak, bl tak blockchain, nie kryptowaluty. Eee, I to, to, to było od zawsze, i ja nie rozumiem, dlaczego oni nadal próbują mówić, że kryptowaluty e, to nie jest blockchain albo w drugą stronę. No, według mnie te technologie są ze sobą połączone, i teraz próba, próba robienia czegoś centralizowanego na blockchainie w postaci jakiejś CBD, tak, no to jest bez sensu. Jest, jest to, jest to no próba zrobienia po prostu czegoś, co będzie wyglądało jak kryptowaluta, ale tą kryptowalutą nie jest, tak jak Ripple. I takich kryptowalut jest parę. No, mam nadzieję, że społeczeństwo się nie nabierze. Eee, że, że jakby będą zdawać sobie sprawę, że to, to nic krypto, obok kryptowaluty nie stało. Mhm. Zadam pytanie, które pewnie Cię zaskoczy, ale ja mam wrażenie, że w ostatnich miesiącach wyrosło coś w rodzaju niewielkiej mody, czy może rosnącej mody na NFT. Mhm. I tak się zastanawiam, czy NFT trochę nie zabiera rynku tradycyjnego krypto. To jest teraz takie modne wszystko w NFT, tutaj jest znana piosenkarka w NFT, tutaj coś innego w NFT. Jak Wy na to patrzycie? My staramy się trochę, mimo tego skosniałego podejścia, że tylko Bitcoin i Litecoin, teraz zmieniać, zmieniać to i będziemy dodawać w najbliższych tygodniach. Prawdopodobnie jak będzie wypuszczany ten materiał, to już będą dostępne. Ethereum dodawać będziemy, Dogecoin, naprawdę bardzo dużo innych kryptowalut. Eem, oraz będziemy prawdopodobnie robić e, dwie rzeczy, czyli Launchpad e, dla nowych projektów, i jest a u nas aktualnie roboczo taki plan, żeby wprowadzić również NFT. Więc ciężko powiedzieć, że będą one nam odbierać, odbierać robotę, bo jakby będą one u nas listowane również. E, mam ciężko mi powiedzieć, czy NFT to jest taka przejściowa moda, e, czy to jest coś faktycznie, co będzie dalej używane. E, jakby cięż... Trochę tak mówiono kiedyś po prostu o krypto. Do, do, dokładnie, dlatego jestem bardzo daleki od krytykowania NFT, bo jakby rozumiem podejście do tego. I ten temat jest skomplikowany przede wszystkim ze względu na to, że NFT jest bardzo podobne do bitcoina, że jest nadal oparte na, na blockchainie, ale ta ograniczoność popytu i ograniczoność podaży. Bardzo często produkty mogą być po prostu bardzo podobne. W przypadku bitcoina, jakby każdy wie, że jest bitcoin, i bitcoin nie jest zbliżony do niczego innego. Tak w przypadku NFT, możesz mieć dwa podobne obrazki, i to jest zupełnie, co, zupełnie inny kontrakt i zupełnie co innego do kupienia. Więc ciężko powiedzieć, że tak NFT zostanie z nami, albo nie, nie, nie zostanie. Myślę, że to może być przejściowa moda jak Shiba Inu, albo e, Dogecoiny. Mm, czas pokaże. A czy nie obawiasz się, że to trochę kompromituje, czy skompromituje ten szeroko rozumiany rynek krypto? Bo przejrzałem komentarze w, w polskim internecie na, na temat NFT poza środowiskami NFT i bardzo często ludzie reagują wręcz szokiem, pisząc, że świat się kończy. No, my produ, produkujemy w cudzysłowie jakieś obrazki. Czy działki w grze i wymieniamy się nimi za pieniądze, a tam Chińczycy produkują inżynierów i nie wiem, statki, i samoloty i, i poważną produkcję. I jakby ludzie widząc to wszystko, to całe NFT po prostu no, mówią, ręce opadają. Mhm. No, to, to nie jest takie proste. Jeżeli mówimy o zasobach wirtualnych, można powiedzieć, że pewnie większość część osób, która jest graczami, będzie wiedziała o, o czym mówię, a dla innych wyjaśnię. Są takie rzeczy jak na przykład skiny w grach, na przykład CS albo inne typ, tego typu gry i można by powiedzieć, że oprzeć biznes o czymś takim jak skiny, czyli wymienianie się skórkami, czyli tym jak postać wygląda albo jak broń wygląda. No, nie będzie na tym biznesu, tak? Ale są firmy wielo Miliardowe, które ten biznes stworzyły. Czy to z Polski, są firmy G2A, czy to jest więcej tego typu firm. I ten biznes im wyszedł, i powiedzenie, że nie ma, nie ma miejsca w internecie na takie zasoby cyfrowe, no to jest grube nieporozumienie, bo na pewno wiele osób zauważy, że jest. Użyteczność tego wszystkiego jest po prostu wątpliwa i zależy od tego, jak to będzie. Używane i gdzie będzie używane. Jeżeli mówimy na przykład o jakichś skinach do gry, albo tym, co robi Metahiro w tym przypadku, no to mówimy o ludziach, którzy stworzyli coś w środowisku wirtualnym i teraz można wymieniać się za realne pieniądze. Tak? Niczym to się nie różni od, jeszcze pamiętam w latach, prawie 15 lat temu gra Metin 2 i wymianę jakichś przedmiotów albo Tibia. Tak, no to się tak naprawdę odnosi do tego samego. Mhm. Zapytam jeszcze, jakbyś przekonał poważnego człowieka, inwestora, 50-60-letniego, który oczywiście coś tam o krypto słyszał, bo każdy już słyszał, ale że ten rynek ma przyszłość. Wydaje mi się, że brakuje takiego argumentu dla poważnych, naprawdę poważnych ludzi, żeby pokazać im realną użyteczność mhm. Realną użytecznością bitcoina? Realną, dodam, poważną użyteczność, która może zdominować jakiś rynek, na przykład. Bitcoin jest zasobem prawie takim jak złoto. Czyli jeżeli mówimy o zasobach, bo gdzieś musimy przetrzymywać jakieś zasoby, niektórzy jakby lokują je w danych aktywach. Gdzieś musimy mieć ulokowane zasoby, za które będziemy kupować jakieś aktywa. No i mamy do wyboru tak naprawdę trzy podstawowe, bazowe rzeczy. Jest ich dużo więcej, ale no wymieńmy na ten przykład złoto, waluty fiat, czyli złotówki, dolary itd. No i waluty aktywa cyfrowe. I któryś z nich musimy posiadać, żeby dokonywać jakiejś inwestycji. Tak, żeby zakupić jakiś biznes, jakieś e, akcje, cokolwiek. E, możemy też robić barter, no ale to nie jest wygodne. I z tych wszystkich walut to jest jedna z tych, e, jeden z tych, e, jeden z tych aktyw, takich aktywów, który nie jest podatny na dodruk, tak jak w przypadku fiatów, gdzie jakby inflacja no, to jest dodruk. Tak, jeżeli ktoś... Myśli, że 10% inflacji to znaczy 10% do druku, to polecam edukację w postaci przeczytania na stronie NBP, jak jaka jest ilość pieniędzy w obiegu. To się nazywa pieniądz M3. On wzrósł w zeszłym roku o około kilkanaście, kilkadziesiąt procent, 20 procent bodajże, nie chcę tutaj skłamać. I ta inflacja dopiero goni za tym, jak ten pieniądz dodrukowano. W przypadku złota nie mamy tego problemu. Jakby złoto jest. Fizyczne i nie, nie da się więcej go wydrukować, natomiast mamy problem z transportem. Mało osób będzie chciało to akceptować, bo wymiana później złota na inne aktywo, czy to jena, na przykład w Polsce, jakby ktoś będzie chciał gdzieś indziej e, to aktywo ulokować. Bitcoin jest takim wszystkim w jednym, bo jednocześnie nie ma tej inflacji. A po drugie, ma takie podstawowe funkcjonalności, które umożliwiają zakup za, nie, za niego e, czegoś. No i tak, tak myślę, że to osobom, które mają jakieś większe pieniądze, staram się tłumaczyć. Dużo osób, które znam, po prostu, które mają jakieś większe portfolio rzędu 50-100 milionów, po, po prostu po czymś takim stwierdziło: OK, mam jakieś tam wolne zasoby. E, nie wiem. 60% na koncie, bo muszę gdzieś tam zainwestować w jakieś środki. E, tam 40% ulokuję w krypto na przykład, albo 20%. Nie mówię tu o przekroju całego portfolio, tylko mówię o tych po prostu zasobach, które są używane na przykład do inwestycji. E, jakby Elon Musk na przykład pokazał dość dosadnie, do czego ten bitcoin mu po prostu posłużył. Tak? Wymienił praktycznie dużą część zasobów Tesli na bitcoiny. Nie po to, żeby spekulować na tym, tylko żeby zatrzymać sobie wartość w jakiś sposób inny niż pieniądz tradycyjny.